sobotę, 30 września, na Stadionie Miejskim w Pionkach miała miejsce niezwykła uroczystość. Tuż przed meczem klubu sportowego Proch Pionki z Gracją Tczów, wieloletni trener Prochu, Tadeusz Chmielewski, został uhonorowany złotą odznaką za zasługi dla sportu i otrzymał również podziękowania oraz puchary za wkład wniesiony w rozwój kultury fizycznej i sportu. Tadeusz Chmielewski to były zawodnik oraz długoletni trener drużyn młodzieżowych w klubie sportowym Proch Pionki, wychowawca wielu pokoleń piłkarzy na czele z młodzieżowymi reprezentantami Polski. Przygodę ze sportem swoją zacząłem w 1961 roku od gry w trampkarzach klubu sportowego, wtedy Pronicz. Pierwszy rocznik, który zacząłem trenować w 1980 roku, to był rocznik 1965, no to sporo tych pokoleń się uzbierało w sumie. Nie liczyłem, ale dużo. Klub sportowy Proch dla mnie jest wszystkim, jest moim sercem. Jestem bardzo zadowolony i no nie spodziewałem się, że to będzie taka uroczystość. Jestem szczęśliwy po prostu. Podczas tego wzruszającego wydarzenia podziękowania oraz gratulacje złożyli panu Tadeuszowi wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, burmistrz miasta Robert Kowalczyk, wiceburmistrz Kamila Kaczerowska oraz dyrektor Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Andrzej Iwanowski. Szanowni Państwo, wielka to duma i zaszczyt, że w dniu dzisiejszym możemy wyróżnić pana Tadeusza Chmielewskiego specjalną odznaką i również pogratulować mu pięknej kariery trenerskiej, ale również i kariery zawodniczej. To człowiek wyjątkowo wrażliwy, skromny, dla którego całe serce zostało na boisku. Wychował wiele pokoleń młodych adeptów sztuki piłkarskiej. Bardzo serdecznie mu gratulujemy i życzymy mu wielu lat z uznaniem i z szacunkiem ze strony młodzieży, tych pokoleń, które wychował. Jesteśmy na meczu Pionki Tczów, ale ja nie o meczu chciałem. Chciałem o tym, kim był dla Pionek Tadeusz Chmielewski, bo naprawdę odcisnął swój ślad na pionkowskim sporcie przez ostatnie, można powiedzieć, 50 lat. A zaczynał jako sportowiec Prochu w hokeju na lodzie. A później jego marzeniem i całym życiem była piłka nożna. Dlatego dzisiaj panu Tadeuszowi Chmielewskiemu w imieniu miasta bardzo serdecznie dziękujemy za tą jego działalność, bo przynosił kilku pokoleniom naszego miasta satysfakcję i radość z tego, co robił zarówno na lodzie, jak i na boisku piłkarskim. Jesienna Fajera 2. Pod tą nazwą publiczna szkoła podstawowa nr 2 zorganizowała wspaniałą, drugą już z kolei biesiadę plenerową. Organizatorzy zaprosili do udziału w imprezie sympatyków szkoły, rodziców, sąsiadów, absolwentów, krótko mówiąc wszystkich mieszkańców miasta i gminy, którzy lubią się spotykać i wspólnie miło spędzać czas. Pierwsza impreza, która była zorganizowana przez nas w zeszłym roku, miała swój początek w inicjatywie jednej z nauczycielek, ale pani Beaty Krawczyk oczywiście, ale również natknęło mnie to, bo już dawno chodził za mną pomysł, żeby pokazać społeczności pionkowskiej naszą szkołę, dlatego że ona znajduje się troszkę na uboczu, na peryferiach. Niektórzy nie wiedzą nawet, gdzie nasza dwójka leży. Niektórzy absolwenci jakby z rzewną nutką wspominają szkołę, którzy do niej chodzili, ale tak nie mają czasu, żeby do nas zajrzeć. Niektórzy chcieliby przyjechać, prawda, którzy wyjechali z Pionek i też odwiedzić nasze mury. I po prostu tak postanowiłam zintegrować tych wszystkich ludzi razem, zebrać, żebyśmy mogli się razem pobawić. I dziadkowie, rodzice, wnuczki, wnuczkowie, prawda, abyśmy mogli razem się pobawić, aby odżyły wspomnienia, ale również, żeby nowe rodziny, nowi mieszkańcy, którzy tutaj w naszych stronach zaczynają mieszkać, budują się, aby poznali szkołę i mogli po prostu z jakimś takim bez obaw, z poczuciem bezpieczeństwa przysłać dzieci do naszej szkoły. Po prostu my chcemy, aby
ludzie poznali nas jako nie tylko pedagogów, nie tylko ludzi, do których się, nie wiem, przychodzi załatwić sprawę, tylko chcemy zintegrować ludzi, chcemy dobrze się z nimi bawić, aby oni również z nami dobrze się czuli. Dlatego zapraszamy zawsze wszystkich z otwartymi ramionami. To świetna okazja do integracji środowiska, porozmawiania ze znajomymi czy odwiedzenia murów szkoły. Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji, tym razem w stylu country. Dzisiaj tak, styl country. Tak chcieliśmy troszeczkę odmienić, żeby po prostu też z ciekawości do nas ludzie przyszli, co my znowu wymyśliliśmy. Co proponujemy? No oczywiście, jeżeli jest to styl amerykański, więc proponujemy, są konie, tak, na żywo. Są konie mechaniczne, czyli Harleje amerykańskie. Jeżeli chodzi o atrakcje, jest strzelanie z łuku. Będzie cięcie drzewa na czas, piłą taką ręczną, prawda? Będzie siłowanie na rękę. Jeżeli chodzi o jedzenie, no to cóż, hamburgery, hot dogi, frytki, popcorn, ale również słodkości, czyli gofry, kawiarenka z pysznymi ciastami. No i loteria, która się wielkim powodzeniem cieszy, ponieważ mamy przewspaniałe nagrody na fanty. Także myślę, że trochę trafiliśmy w taki styl biesiadny. Polacy lubią się bawić, także myślę, że się podoba. Staraliśmy się bardzo. Nie zabrakło oczywiście polskich akcentów, bez których trudno wyobrazić sobie taką biesiadę. Mowa tu oczywiście o bigosie czy chlebie ze swojskim smalcem. We wspólnej biesiadzie udział wzięli także burmistrz miasta Pionki Robert Kowalczyk oraz wiceburmistrz Kamila Kaczorowska. Kochani, miało padać, a tu okazuje się, że słońce i fantastyczna impreza, fajera w szkole podstawowej numer 2 w Pionkach. Naprawdę jestem zachwycony tą pracą, jaką wykonali organizatorzy i czym mogą nas tutaj dzisiaj poczęstować i co nam zaproponować. Jestem pod ogromnym wrażeniem i cieszę się, że szkoła organizuje taką rodzinną uroczystość. Tak trzymać, bo patrząc na uśmiechy i wyrazy twarzy uczestników, to jest coś wspaniałego. Kolejna edycja jesiennej fajery w szkole podstawowej numer 2 w Pionkach. To wydarzenie, myślę, przejdzie do historii, ale szkoła postawiła sobie wysoką poprzeczkę. Pięknymi konkursami, cudowną atmosferą, wspaniałym jedzeniem. Takiego zaangażowania wszystkich rodziców i nauczycieli, myślę, by nie było bez odpowiedniej osoby, pani dyrektor, która umie scalić, budować wspólnotę. Kochani, dziękuję, że jesteśmy częścią i możemy tworzyć takie piękne wydarzenie. Przez cały czas trwania imprezy gościom towarzyszyła muzyka na żywo. W czasie trwania pikniku przeprowadzono także konkurs na najciekawszy strój kowbojski. Pięknie też na pikniku prezentowały się motocykle, spośród których wiele to legendy amerykańskiej motoryzacji. Zabawa trwała do wieczora, a wszystkim uczestnikom humory dopisywały. Piątego października, w czwartek, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się Mazowiecka Gala Sportu. Wzięli w niej udział reprezentanci klubu sportowego Centrum Tangsu do Pionki, Jakub Płachta i trener Dariusz Sułek, którzy odebrali nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2022 w sporcie kickboxing. Otrzymane nagrody są uwieńczeniem wieloletniej działalności klubu i zarazem potwierdzeniem wysokiego poziomu sportowego zawodników i trenerów. Przed chwilą mówiłeś, że mnie kochasz? To był seks na pożegnanie. Skąd ja nagle wytrzasnę nowego faceta? Jak to skąd? Ze sklepu z facetami! Wow, jaki ciastek! Jego to bym z łóżka nie wyrzuciła! Młodo wyglądasz, nie to co te starsze panie w twoim wieku! Milcz, jak do nas mówisz! Przyznaję.
Jestem pies na babę. Przecież ja mam dzisiaj urodziny.